Witam dzisiaj z Tirany w Albanii. Dziś porozmawiamy o paradoksie wartości. O co chodzi i dlaczego to jest ważne w Twoim biznesie? Dowiesz się po przerwie. Do zobaczenia za chwilę. Paradoks wartości. Na czym polega paradoks wartości? Kwestia w tym, że większość ludzi i często też w biznesie początkujących albo powiedzmy małych przedsiębiorców uważa, że głównym wyznacznikiem wartości jakiegoś produktu czy usługi jest jego użyteczność. A okazuje się, że zasadniczo największym wyznacznikiem wartości jakiejś usługi albo produktu nie do końca jest użyteczność, albo przynajmniej nie bezpośrednio jest użyteczność, w dużo większym stopniu wpływa na wartość danej usługi, na subiektywnie postrzeganą wartość usługi, czyli na to, jaką ktoś jest w stanie za tą usługę czy produkt cenę zapłacić. Na to wpływa w znacznie większym stopniu rzadkość tego produktu, tej usługi, czyli ma, powiedzmy, mała dostępność, czy mniejsza dostępność, czym bardziej unikalna dana usługa, dany produkt, no tym ona ma większą subiektywną wartość, a przez to oczywiście większą cenę, którą ona może osiągnąć. Teraz można powiedzieć, no to bardzo teoretycznie brzmi, o co chodzi. Dajmy tutaj parę przykładów. Często właśnie w komentarzach pod moimi filmami o Bitcoinie dostaję takie komentarze, takie informacje, że a tamta lub tamta kryptowaluta jest dużo lepsza, no bo na przykład jest szybsza, można z nią tam więcej robić, no zasadniczo jest o wiele bardziej użyteczna i dlatego ona jest tam bardziej wartościowa od Bitcoina, tak? I w ten sposób tam jest argumentacja. Okazuje się, że dlaczego Bitcoin jest taki wartościowy, taki drogi? No właśnie przez to, że Bitcoina jest ograniczona ilość, bardzo ograniczona ilość, jego jest bardzo mało. Ja tam obejrzyjcie sobie moje wideo, tam pierwsze wideo o Bitcoinie, tam chyba 2016 czy 2017 rok, jakie kręciłem o tym, jak bardzo rzadki jest to Bitcoin. To znaczy, że no Bitcoina no nawet nie starczy dla każdego milionera. Czyli tam, no powiedzmy, dla ktoś ma 10 milionów, to średnio może by tam po jednym Bitcoinie ci 10-milionerzy mieli, ale nawet to nie będzie, bo po prostu jest dużo bitcoinów w małej ilości rok, czy tam dużo bitcoinów jest w rękach dużych graczy i przez to już dla reszty zostaje znacznie mniej, ale zasadniczo chodzi o to, że właśnie ta rzadkość występowania, ta niedostępność na rynku, czy mała dostępność na rynku, to jest wyznacznik wartości. Tak się właśnie kreuje cena, oczywiście to jest z prostej teorii ekonomii. Cena jest wyznacznikiem popytu i podaży, czyli czym mniejsza podaż, no to tym wyższa cena. Czym większy popyt, to oczywiście też wyższa cena. Oczywiście, że użyteczność jakiegoś produktu może kreować popyt na ten produkt, natomiast jakby dostępność publiczna czy szeroka dostępność tego produktu właśnie tą cenę zbija. I tutaj przykładem jest chociażby internet, który oczywiście jest bardzo użyteczny. No, mało większość ludzi, czy mojej i powiedzmy następnej generacji, nie wyobraża sobie życia obecnie bez internetu, bez dostępu do informacji, a mimo to ceny tego internetu, i on jest coraz bardziej użyteczny. Tak? On się robi z roku na rok coraz bardziej użyteczny, coraz więcej serwisów, możliwości, coraz więcej aspektów życia jest w jakiś sposób przez ten internet pokrywanych, czy obejmuje internet coraz więcej aspektów życia. Mimo to internet z roku na rok staje się tańszy, taki powiedzmy internet komórkowy, czy internet w domu, a no w wielu miejscach jest po prostu jest darmowy, tak? W restauracjach, w miejscach publicznych i tak dalej.
No i zasadniczo dochodzimy dojdziemy do punktu, gdzie ten internet praktycznie będzie darmowy, on będzie jakby do prawem każdego człowieka, prawem człowieka dostęp do internetu, tudzież darmowy dostęp do internetu, mimo jego wielkiej użyteczności. Z drugiej strony weźmy sobie też złoto, tak? No jest dużo metali różnych, jest dużo bardziej użytecznych metali niż złoto, które się wykorzystuje w przemyśle i tak dalej, chociażby srebro albo chociażby miedź, to są no, o wiele bardziej użyteczne metale, a mimo to złoto ma dużo większą wartość. No dlaczego? Dlatego, że jest w bardzo ograniczonej ilości, nie można, trudno go wydobywać, więc jego dostępność jest o wiele mniejsza. Dlaczego teraz o tym mówię z Tirany? Bo tutaj w Tiranie też jest bardzo fajny przykład, bo innym takim przykładem na to jest na przykład rynek nieruchomości. Jest coś takiego jak nieruchomości luksusowe i tutaj w Tiranie, no to podam trzy przykłady. Te nieruchomości oczywiście luksusowe, one są może troszkę bardziej użyteczne od takich przeciętnych, normalnych nieruchomości, natomiast nie aż tak o tyle bardziej użyteczne, żeby to ich no, zdecydowaną, wielokrotną cenę uzasadniała, tak? Ale oczywiście dlaczego nieruchomości są ekskluzywne i luksusowe? No standard to jest jedna rzecz, ale głównie w nieruchomościach chodzi o położenie, o jakieś unikalne właściwości tych nieruchomości. Przykład. Tutaj właśnie w tym rejonie, gdzie jestem, tu jest bardzo dużo, bardzo fajnych restauracji, kawiarni, takie życie wieczorne, życie nocne. I tutaj dlatego właśnie te nieruchomości dookoła, one są bardzo drogie. One są uznawane za nieruchomości premium, to jest położenie premium, czyli chodzi o to dostępność do, nie wiem, usług, do jakiegoś lifestyle'u, tak? To jest jedna rzecz, co może być takie unikalne. I oczywiście przez to jest ograniczona liczba, no bo tylko ileś w tym pobliżu jest nieruchomości, że masz, wyjdziesz z domu i masz pod spodem wszystkie tam restauracje, kawiarnie, kluby, co sobie możesz wyobrazić. Z innych już musisz dalej jakby iść czy jechać i tak dalej. Inną taką, tutaj takim miejscem, taka propos, to się nazywa Bloku. Tutaj ta dzielnica Bloku się nazywa. Innym takim miejscem to są nieruchomości nad wodą, tak? Że pierwsza linia wodna to zawsze jest, to w zależności gdzie, nie? Jeśli to jest na jakimś fraktalnej wyspie, gdzie bardzo dużo linii wodnej jest, no to wiadomo, to nie jest aż tak unikalne. Natomiast w Tiranie, gdzie praktycznie nie ma wody, ale jest jedno sztuczne jezioro, są wille nad, z dostępem do linii brzegowej tego sztucznego jeziora, oczywiście odpowiednie działki, tam też baseny przy tych willach są i tak dalej, co na przykład w Dubaju jest standardem, ale w Tiranie nie. I wtedy oczywiście one astronomiczne ceny, no astronomiczne, po prostu dużo więcej kosztują niż zwykła willa, tudzież zwykły dom, który no powiedzmy ma ten sam standard, ale nie jest tak dobrze położony. Albo na przykład są też, tutaj jest taka góra, ona ma chyba około 1000 metrów wysokości zaraz przy Tiranie i na zboczach tej góry też są domy, które też osiągają dosyć wysokie ceny, no bo oczywiście tam chodzi o widok. Na przykład w Dubaju widok jest najważniejszy, czyli the view, jak masz widok na Burj Khalifa, jak masz widok na fontanny, na palmę, albo masz to wtedy oczywiście masz o wiele większą cenę. Tutaj jak masz właśnie widok na Tiranę z jakiejś tam wysokości, co pod tobą się rozpościera Tirana, no to jest też, to jest premium location. Ale czy te nieruchomości są bardziej użyteczne? No nie, no masz daleko do miasta, w korkach musisz może stać, żeby dojechać. No nie ma tak, że wyjdziesz i masz pod tutaj wszystkie możliwości zakupowe i tak dalej, wszędzie musisz dojechać. One nawet są mniej użyteczne, z tym, że masz ładny widok, one są unikalne, tak?
ich nie ma aż tak dużo, no bo z tego względu, że po prostu na tym zboczu tam są bardzo duże działki do tych nieruchomości, to ich tak dużo nie ma. No to przy tej linii brzegowej tego Sztucznego Jeziora to już całkowicie. Więc to jest następny taki przykład. Więc czego się uczymy? Jak robisz biznes? Najważniejsza jest relatywna, to zawsze musisz relatywnie, oczywiście to jest do zapotrzebowania, relatywna rzadkość tego, tej usługi, produktu, nie do, znaczy w sensie rzadkość występowania, tak? W pewnym rodzaju niedostępność. I to ma o wiele większy wpływ na wartość, czyli na cenę, jaką ci jest klient w stanie zapłacić, niż użyteczność. I wielu biznesmenów, wielu przedsiębiorców skupia się na użyteczności i zapominają o tej, o tym bardzo ważnym czynniku. To jest właśnie unikalność. Unikalność tego, co robią, tego produktu, tej usługi. To tyle na dziś z Tirany. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeśli tak, daj mi łapkę w górę. Jeśli nie, w dół zasubskrybuj. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, tam są dzwoneczki, żebyś był powiadamiany, tam przyciśnij, jak często chcesz być powiadamiany o moich filmach. Co poza tym? Udostępnij znajomym, bliskim, kiedyś za to podziękuję. Ja tutaj mówię o tym, jak robić biznes na najwyższym poziomie, jak myślą, jak działają miliarderzy, najlepsi przedsiębiorcy naszych czasów. Mówię o ekonomii, o pieniądzu, o tym, jak robić rzeczy wielkie, niemożliwe, więc jeśli ten film ci się podobał, z pewnością spróbuję ci moje inne filmy. Zapraszam cię do ich oglądania. To tyle na dziś z Tirany. Życzę ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego. Cześć!